Nagrywa się? Tak. A, już się nagrywa. Kurde. Czołem, witamy w Starym Wspaniałym Świecie, Wystrzałowe Środy. W dzisiejszym odcinku odpowiemy na bardzo ważne pytanie. Czy rozmiar ma znaczenie? Można, moim drodzy, mieć bowiem rewolwer czarnoprochowy, który może mieć różną długość lufy. Może być taki sam model rewolwera. Na przykład taki, który ma 5,5-calową lufę. I może być taki, który ma lufę o długości 4,75 cala. Czyli jest różnica długości 3,4 cala pomiędzy nimi. Lufy mogą być jeszcze dłuższe. Typowe rewolwery Remingtony i Colty to na przykład lufy 8-calowe. Mogą być nawet 12-calowe, mogą też być bardzo krótkie, 3, nawet 2,5-calowe. Z naszym nowym chronometrem możemy się jednak przekonać, jaka jest różnica. Co to w ogóle, czy to coś zmienia, czy lufa jest 5,5 cala, czy 4,75? Podobnie się taki rewolwer wyjmuje z kabury, podobnie się nim celuje. A czy energia jest podobna, czy bardzo różna? Czy to w ogóle jest tylko jakieś aptekarskie zabiegi? Przekonajmy się. Dobra, to jest Colt Cattleman 4,75 cala lufy. Komory nasypane do pełna. Proch szwajcarski 3F. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu mogą być trzy, tak? Mogą. Trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra? 25 metrów. Okej, 25 metrów. Colt Cattleman, lufa 5,5 cala. Bęben zasypany do pełna prochem szwajcarskim 3F. Celowane było tutaj, dystans 25 metrów, strzelanie z podpórki, więc ręka mi nie lata w ogóle. Zobaczymy, co będzie, jak przejdziemy do naważek bardziej takich tarczowych, bo tu były maksymalne. Jak komuś strzelacie na klatę z 25 metrów, to na pewno raczej traficie. Albo nawet w głowę, też jest rozrzut mniejszy. Niż rozmiar głowy, więc do takich bojowych zastosowań z tych 25 metrów to jak najbardziej to się sprawdza przy tych dużych naważkach, a zobaczymy przy takich bardziej celnych. 24 grany prochu szwajcarskiego 3F. A moje uszy. O, tutaj już grupa ładnie ci się ułożyła. Ładnie to jakby było, kurde, tyle. Tutaj tak. To są 24 grany. Lufa 4,75 cala. Dystans 25 metrów. Colt Cattleman, ale tarcza mi lata. 5,5 cala. Tarcza! O! Moi drodzy, ja się raczej spodziewam takiej grupy. I powiedziałbym, mam nadzieję, że te dwa strzały to są zerwane. I że to jest dobra grupa. Bardzo dobra. Z podpórki. Raczej czegoś takiego bym się spodziewał. Zobaczymy, nabijemy jeszcze raz tak samo. I zobaczymy. Ty, ryż nam się wysypuje. To się nie klei w ogóle do tego.
Nie, to się w ogóle nie trzyma. Dobra, trudno. Dobra, ja mogę. 5,5 cala, 24 grany. Bezpiecznie. To są dwa bębenki wystrzelane z tego rewolweru z 25 metrów z podpórki. Niektóre strzały w pomiarach miały dużo niższą energię. Możliwe, że to są te. Możliwe, że to skupienie tutaj, ten odpadające, jest coś nie tak z niektórymi nawaszkami, że są słabsze. Ten to jakiś zepsuty. Celowane jest wszystko tutaj. Znaczy wiecie, to jest takie rozmyte tam i w ogóle, ale no ogólnie przyrządy celownicze zgrywają się tuż na granicy pod Czarnym. No tu jest skupienie wielkości śliwki węgierki. Takiej dorodnej śliwki węgierki, nawet nie pięści z 25 metrów, tylko śliwki węgierki. Zobaczmy w takim razie, czy da się tak strzelić na 50 metrów. Cattleman, lufa 5,5 cala, 24 grany prochu szwajcarskiego 3F, dystans 50 metrów. Bezpiecznie, chodźmy do tarczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Cattleman, lufa 5,5 cala, 24 grany prochu szwajcarskiego, dystans 50 metrów z podpórki i grupa jest takiej wielkości. Ty, to my gorsze grupy z karabinu żeśmy robili. Jak on się nazywał? Tam też z podpórki. Cattleman, lufa 4,3 cala, 24 grany prochu szwajcarskiego 3F, dystans 50 metrów. Bezpiecznie. Tutaj było strzelane z tego Cattlemana z krótszą lufą, 4,3 cala. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jest dużo gorzej. Tutaj moim zdaniem ta nawaszka jest trochę niedobrana. Tu powinna być trochę inna, 22 może 26 granów. Coś trzeba ją popieścić, bo z tą dłuższą lufą to mamy super skupienie, a tutaj nam nie gra z tą bronią ta nawaszka. Cattleman, lufa 5,5 cala, proch szwajcarski 3F, 30 granów nasypane do pełna, dystans 50 metrów. Bezpiecznie. Cattleman, lufa 5,5 cala. Nawaszka nasypana do pełna, 30 granów prochu szwajcarskiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jak widzicie, skupienie z 24 granami jest o wiele lepsze. Tam było skupienie wielkości ręki, tu jest takie skupienie bardziej wielkości arbuza. Z tej samej broni, z tej samej, te same kule, ten sam strzelec, te same warunki, wszystko jest to samo, tylko tam jest trochę mniej prochu. Tutaj nasypany jest do pełna. Ten z krótszą lufą to nie wiem, czy w ogóle będzie tu trafiał. Zobaczymy zaraz. Teraz Colt Cattleman 4,3 cala lufa, 30 granów prochu szwajcarskiego 3F, dystans 50 metrów. Bezpiecznie.
teraz mamy tego Cattlemana z krótszą lufą, 4,3 cala, dystans 50 metrów, naważka do pełna, 30 granów, celowane tutaj mniej więcej. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No postarało. Jakbym skorygował to znoszenie na bok, albo to jest mój błąd, jakiś bardzo systematyczny, że ściągam jakoś krzywo czy coś, albo źle celuję, nie wiem. To skupienie lepsze niż z niektórych karabinów. Panie doktorze, moje gratulacje. Wiecie co, to jest nówka sztuka moja, kurczę, poduszeczka. No i ona nie przeżyła spotkania z, kurczę, rewolwerem. Tu też jest mała dziura. Tu się w ogóle wysypuje zawartość. Jakiegoś kewlaru to trzeba będzie zrobić. Cattlemany zabiły podróż. Albo tylko używać do broni długiej, bo rewolwery tutaj mordują. Teraz drogie dzieci, dorosłe, pełnoletnie, ale nadal dzieci duchem. Pomyślcie, gdybyście strzelali z rewolweru i z jakiegoś głupiego powodu złapali w taki sposób, albo tu tak złapali na przykład, no to ta dziura w tym worku z kordury, to byście mieli dziurę w palcu, albo byście nie mieli palca. Zrobimy taki film, taki test. Przetestujemy parówkę. Czy przeżyje? No jak uważacie? Różnią się między sobą te rewolwery, czy są praktycznie identyczne? Czy te 3/4 cala lufy dodatkowe poprawia celność, poprawia energię? Co możecie powiedzieć na temat otrzymanych wyników? Ja mam kilka uwag. Przede wszystkim te wyniki są mocno rozstrzelone. Energia zmierzona, czy prędkość zmierzona tych pocisków bardzo się różni. Czasami obliczona energia wynosi zaledwie 70 dżuli, zwykle jest to 200 kilkadziesiąt, czasami ponad 300. I nie jest to do końca spójne z tym, co sobie wyobrażamy na temat zarówno naważek, jak i długości lufy. No bo ten rewolwer z krótszą lufą średnio wykazuje większą energię pocisku niż ten z dłuższą. Jaka może być tego przyczyna? Ja w tej chwili jestem w stanie zaproponować to, że możemy mieć różną szczelinę. Nie zmierzyliśmy szczeliny na bębnie i jeżeli ta szczelina jest bardzo różna, no to może po prostu sporo tych gazów ucieka w rewolwerze z dłuższą lufą. Dlaczego takie różne są pomiary? Tego nie jestem w stanie powiedzieć. Może to być kwestia źle odmierzonego prochu, chociaż aż tak dużych energii to bym się nie spodziewał. Może to być kwestia samych pomiarów, może ten chronograf nie mierzy dokładnie, może są jakieś problemy. Od wystrzału on trochę lata, że tak powiem. Nie był bardzo sztywno umiejscowiony na statywie i to może być przyczyną. W przyszłości można zobaczyć, jakie będą wyniki, kiedy na sztywno umocujemy ten chronometr i tak, żeby on nie drgał od podmuchów, od wystrzałów. Może to nam poprawi pomiary, może ten rozrzut tych wielkości jest tym spowodowany. No bo możecie zobaczyć na wykresach, że mamy bardzo duży rozrzut energii dla rewolweru z 5,5-calową lufą, ale jednocześnie ten rewolwer i właśnie przy tej naważce 24 granów był bardzo celny. To jest właśnie ta konfiguracja, która się okazała najbardziej celna, z której można strzelać całkiem niezłe wyniki, nawet na 50 metrów, a rozrzut zmierzonych prędkości i w związku z tym rozrzut obliczonej energii jest znaczny. Może rzeczywiście jest to kwestia pomiaru. Na koniec w ramach podsumowania mogę powiedzieć dwie rzeczy. W obecnej konfiguracji pomiaru i tych dwóch rewolwerów nie ma różnicy pomiędzy tymi lufami. To, że lufa jest dłuższa o 3/4 cala albo że jest krótsza, ma mniejsze znaczenie niż inne czynniki, niż szczelina albo dokładność pomiaru. Te rzeczy mają większy wpływ na energię pocisku, czy na zmierzoną prędkość i obliczoną energię pocisku, niż sama lufa. Druga rzecz jest taka, że te rewolwery okazują się całkiem celne.
na 50 metrów, oczywiście z podpórki, no ale to eliminuje błąd strzelca w sporym stopniu. Te rewolwery okazują się celne, można, jeżeli się jeszcze weźmie poprawkę na to, że one biją trochę z boku, czy to jest wina operatora, czy to jest wina przyrządów celowniczych, w każdym razie, jeżeli się weźmie na to poprawkę, no to można strzelać do tarczy całkiem celnie z broni krótkiej na dystansie 50 metrów. W przyszłości możecie się spodziewać więcej tego typu eksperymentów, też z różnymi gatunkami prochu zobaczymy, też z innymi lufami. Będą też rewolwery, ten sam model, ale od różnych producentów porównywane. Zobaczymy, jak się porównuje Remington od Pietty i od Uberti, dokładnie mierząc energię pocisków i celność na tarczy. Serdecznie zapraszam do oglądania. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, jeżeli chcielibyście mieć tego typu informacje zebrane w pozycji książkowej, to możecie w przedsprzedaży już teraz zamówić Księgę Dymu. Link w komentarzu. Zapraszam.